Wstawianie wykresów i tabeli. Wstawianie tabeli. Na bieżącym slajdzie kliknij opcję Dodaj tabele. Okno dialogowe Wstawianie tabeli umożliwia wybranie liczby wierszy i kolumn. Tabela zostanie utworzona z domyślnym formatowaniem. Można je zmienić za pomocą opcji formatowania tabeli. Formatowanie tabeli. Aby zmienić styl tabeli, wybierz styl z galerii stylów tabeli. Wybierając różne style, na slajdzie można sprawdzać podgląd formatowania. Wklejanie tabeli z programem Excel. Aby skopiować istniejącą tabelę programu Excel do slajdu programu PowerPoint, otwórz arkusz kalkulacyjny programu Excel i skopiuj tabelę, zaznaczając wiersze i kolumny i umieszczając kursor w slajdzie programu PowerPoint. Można również użyć opcji polecenia wklej w karcie narzędzia główne, aby wkleić tabelę. Wykresy. Aby wstawić wykres, kliknij polecenie Wstaw wykres w slajdzie. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie wykresu. Wybierz wykres kołowy z dostępnych opcji wykresów. Zostanie otwarte okno dialogowe arkusza kalkulacyjnego programu Excel z przykładowymi danymi w komórkach. Wystarczy zmienić dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, aby wykres uległ zmianie w programie PowerPoint. Importowanie wykresu. Aby zaimportować wykresy programu Excel do slajdu programu PowerPoint, otwórz wykres programu Excel, skopiuj go i wklej do nowego slajdu programu PowerPoint.